Dwie gaduły. Ponoć, dotąd ziemski padł, nie znał jeszcze takich gadu, jak dwie panie. Madalińska z Gadalińską z miasta Młyńska. W domu, w sklepie czy na rynku, językami tak jak w młynku, mielą wciąż bez odpoczynku. Każda gada, byle długo, jedna z drugą i przez drugą. A gdy zasną, nawet we śnie, rozmawiają jednocześnie o tym, co się z wiatrem dzieje, wtedy, kiedy wiatr nie wieje, że na poczcie wybuchł pożar, że się mydlasz z praczką pożar, że aptekarz dostał pryszczy, że sędzinie nos się błyszczy, że kokoszka od sąsiadki zniosła cztery jajka w kratki, że cioteczna spod piaseczna okazała się stryjeczna, bo kuzynka z Ciechocinka zamiast córki miała synka. Po czym właśnie znikła z Młyńska Ciechocińska Madalińska. Madalińska rada gada Gadalińskiej opowiada, kto, dlaczego, jak i kogo, a sąsiedzi spać nie mogą. Krzyczy piekarz, moje panie, czas już skończyć to gadanie. Doktor także lubi ciszę, do milicji skargę pisze. Przyszła władza, jak to władza, upomina i doradza. Dość już, pani Madalińska, dość już, pani Gadalińska, bo wyjadą panie z Młyńska. Lecz to dla nich rzecz nie nowa, niechaj wobec nich się schowa cała Rada Narodowa. Gadalińska rada gada Madalińskiej opowiada. Mówię w maglu, moja pani, że na wiosnę będzie taniej, a po drugie, że już w lecie będzie wojna, a po trzecie, że się wszystko jeszcze zmieni, jak śnieg spadnie na jesieni. Tak już 7 lat, bez przerwy, wszystkim w mieście szarpią nerwy. Dwie plotkarki, Madalińska z Gadalińską z miasta Młyńska.